Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na World of Tanks. Okej, co my tu widzimy? Po 2 minutach czekania wczytało nas na taką mapę. Czy ja chcę tam jechać? Nie wiem, gdzie ja chcę jechać na tą chwilę. Tą chwilę ja bym sobie gdzieś tutaj stanął i chwilkę poczekał. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie na froncie. Mamy chyba double dusza w ten oto sposób. Zobaczmy. Tutaj zaraz pewnie coś się pokaże. Pięknie. 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 No i pięknie. Mamy pierwszego. Teraz pytanie, czy coś tutaj będzie? Czy oni wszyscy kampią tutaj? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Taki. Jeden, że tak powiem. Blind drugi. Oho. Jeszcze raz gdzieś tutaj się pokaże. Nie, gdzieś cofa daleko. Tu go nie widać. A tych tutaj nie trafię. Trzeba będzie tam podjechać, bo tak to tutaj wiele nie zdziałamy. To zupełnie nie trafiłem. Ciekawe, czy on gdzieś tu jeszcze jest. Chyba nie. A, tu chyba wrak już jest. To już chyba po nim. Tych gości tutaj nie widać. Co to tu tutaj się dzieje? Kurcze pieczony. Jest. Jest i nie ma. Był i zginął. To ja się zaraz wypieprzę, bo tak patrzył nie w to miejsce. Dobra. Próbujemy tu podjechać i trochę poświecić. A to już 4000 nam brakuje. Czy im brakuje do nas? Trochę dużo. Pytanie, co tutaj jeszcze siedzi na górze? Czy siedzi, żeby mnie tutaj stryknąć, czy też nie? O, a stąd? Dobrze. Oj, oj, oj. Dobrze. Schował się. No to już. O, tutaj są chłopaki. A tutaj? Nie widać mnie.
kolega cofnął. Gdzie on jest? Tutaj. Też ładnie. Właśnie mi tu jakaś karetka przemknęła. Nie wiem, gdzie on jest. Tutaj. I tu się postrzelamy jeden na jeden. Będę miał pomoc. No i pięknie. Mamy 2 kile, 1800, całkiem dobry wynik. Zobaczmy jeszcze screeny końcowe. No, myk, myk. Jedyneczka wpadła. Brawo, trzymano nagrody. Odrzuć. Zamknij. Osiągnięto limit punktów na Shermanie. OK. Niewidzialny członek załogi Leonardo nam się trafił. Dobrze. Wynik drużynowy. To jeśli chodzi o uszkodzenia. Pierwsze uszkodzenia, proszę bardzo. Drugi exp. No, nie najgorzej. No i coś dzisiaj obok mnie jeżdżą te strażaki i karetki. Coś się musiało wydarzyć. Przepraszam, jeśli to mocno słychać. Dobrze, no to to jest ładny wynik. Ok, no to zobaczymy się za moment, prawdopodobnie w następnym meczu. Dobra, spróbujemy teraz na tej mapie. Tutaj jesteśmy na dole wylosowani, więc będziemy się raczej starać trzymać, no nie powiem, że z tyłu, ale zagramy bardziej ostrożnie. No trochę pokampimy. Po prostu. Jakieś skoty. Skauty są, że tak powiem. Bardzo źle przycelowałem. No to ucieknę. Z Progetto nie będę miał lekko tutaj. Wydaje mi się, że on mnie tutaj rozsławi. Helkat już jest pozamiatany. A jedyne co, to mogę spróbować poświecić, chociaż tu jest taka dziura, że pewnie jestem widoczny. Nie no, tutaj z tym Progetto to nie będziemy się walczyć, bo chyba nie mamy tutaj za bardzo szans. Czy on tutaj będzie chciał jechać? To mógłby chcieć. LC Event po niego jedzie, no nie wiem. Na pewno go zobaczył. On się będzie cofał. Czy będzie chciał tu wjechać tylko? Hmm.
No to jestem wypatrzony. Się trzeba stąd zabierać. To już po naszym L-save'ie. Cóż, no w punktach jakoś to tak wytrzymałeś jak cię mogę, ale ewidentnie przegrywamy, jeśli chodzi o ilość. Aha, takie coś. Tak, tutaj wszyscy mnie zaraz rozstrzelają. Jak się tu nie schowam. Tak tyłem to trochę słabo. To był duży błąd. No cóż, następnym razem zagramy mądrzej. Dobra, dziewczyny, do zobaczenia w następnym. No tym razem wczytało nas znowu na samym dole. Na 8 gramy uszkodzenia. Pamiętajcie, że penetracji tutaj na tym pocisku to jest tylko 150 w zasadzie przy dużych odległościach, a tutaj do 200. Próbujemy zagrać jednak na większą odległość, chociaż tutaj taki mini pancerz mamy, ale na 8 to podejrzewam, że ten pancerz wiele nie zdziała. Wypadałoby to jakieś maskowanie wrzucić na tego, na tą naszą burzę. Dobra, ja sobie pozwolę gdzieś tutaj zaraz stanąć. Czorach, no bo nic młodszego chyba nie wymyślę na tej mapie. Wszyscy pojechali tam. Ciekawe, czy tam będą się tłukli, czy też nie. Tutaj widać, że Gowika będzie snajper robiła. Połamała sobie drzewka. O, pytanie, czy my coś tutaj strzelimy? Helka tu się ładnie schowa. No, i ktoś go wypatrzył. Dobra, LCI, wiem, tam pojechał. To my moglibyśmy spróbować, mimo tego, że nie jesteśmy topowym czołgiem, zagrać to na tym podjeździe. Zobaczymy, czy coś... Zobaczymy. Już widzę, że zobaczymy. Z tego podjazdu tylko czy mi się uda strzelać, nie mając obrotowej wieży. Prawdę powiedziawszy, nie wiem. No i ktoś tutaj jest. I pytanie, kto tutaj bazę zajmuje. I gościa nie widać w ogóle. Ja tutaj nie zamierzam podjeżdżać tam na razie, bo mnie chyba tutaj coś się kto strzela. Jeszcze są 3 minuty, jak będzie minuta, to będę najwyżej poświęcę się dla drużyny. A na razie nie. Porażka nas spotkała na poprzedniej grze. Tutaj nikt
Nie jedzie poza tą Skodą. Skoda nie chce jechać do przodu. Czy ja ją będę miał w celowniku? Dobrze, prawie tak. Ajajajajaj, a nawet go nie przybiłem, szkoda. Szkoda, że nie pokazuje, gdzie ja go trafiłem, bo to, że on nie trafił, proszę bardzo, i to nawet, kurczę, w wieżę mnie przebił. No. No tak, no, na ósemki mój pancerz jest do niczego. No dobra, nie będziemy tego wycinać, to taka nauka jest. No, słabo tutaj zagrałem, ale wierzcie mi, nie chciałem kampić w tym miejscu. No to burza nie jest do kampienia. No, na ósemki mi wylosowało i to nie było takie fajne. Trudno. Weźmy sobie jeszcze raz naszego Shermanka. Zobaczmy, czy kartofelka. Ja bardzo chcę zrobić tego T20, to tu będę często zaglądał, chociaż tutaj mi dużo brakuje. Jedźmy tym Shermankiem i spróbujmy. Spróbujmy wygrać. No słuchajcie, chłopaki, no trafiło i dziewczyny i chłopaki, trafiło mi się po prostu gra znowu z botami. Nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Pojadę chyba tam, gdzie większość. Na razie pojadę. Nie wiem, które to boty są, co gorsza, bo nie mam nazw nad tutaj przy tych czołgach, przy typie. Uda nam się wjechać, nie wiem, ja spróbuję na razie się na jakąś snajpę ustawić. Czyli wjadę tutaj i będę za tych krzaczków pakował. Pytanie, czy tam ktoś będzie. No póki co nie chcą tutaj wjechać. Więc... tak, nie ma ich. Ktoś by... o, co się pojawiło. Spróbujmy pomóc, mamy jakiś cel tutaj. KV-1S to jest jeden z ich topowych czołgów. Gra na nim człowiek. Więc spróbujmy coś tu go trochę przestrzelać. Dobra. Jeszcze zarobił na koniec. Aha, takie coś. Aha. Dobra, schowajmy się. M6 wjechał i będziemy mieli problem z tym M6. No zaraz zobaczymy.
Dobra, żeśmy go wykończyli. To zostają nam dwa dziady i oba to są boty. No, boty, nie boty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No niestety nie jest dobrze. No właśnie. Boty, nie boty i mnie wykończyły. Aj, jaj, 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 jaj. Dobra, nie będziemy na to patrzeć. Wróćmy sobie do garażu. Taka bitwa, że nawet nie ma co oglądać jej wyników, prawdę powiedziawszy. No ale tak teraz wygląda WOT. No, gramy o godzinie 23:40 i praktycznie nie ma z kim grać na szóstych poziomach tak naprawdę. Losuje mnie bardzo wysoko. Teraz jeszcze raz mogę zagrać już po raz ostatni. Zagram tutaj. Chociaż nie, bo to dopiero 20 minut mamy mniej więcej materiału, no może ciut więcej. Że tak powiem o tej porze, no już na niskich tirach mało kto gra i losuje mnie na boty. I to jest cały WOT niestety, że tych graczy, którzy chcą grać na tych niskich tierach, nie jest dużo. W szczególności o tej porze. Praktycznie chyba same dzieci na tym grają. Chociaż ja się do dzieci nie zaliczam, ale i też gram. Może tak za daleko uogólniam, ale no nie ma. I teraz zobaczcie, czekam minutę i nie mamy gry. Podejrzewam, że jeszcze poczekam. Chociaż może już nie. Już mnie wczyta. Tylko pytanie, ile będziemy mieli graczy. O, tym razem nawet mamy tych graczy. I ci gracze wyglądają na normalnych. No to teraz możemy się pobawić. Gramy na szóstki, czyli szóstka na szóstki. Mamy dużo czołgów ciężkich, w tym ja. I pomyślmy, gdzie my chcemy jechać tak naprawdę. Teraz trochę jest loteria, bo nie wiadomo, gdzie wszyscy pojadą z tamtej drużyny, bo chciałbym pojechać tam, gdzie jakieś uszkodzenia zrobię. Czyli chciałbym mieć możliwość postrzelania. Nie chcę jechać na prawo, bo gdybym musiał się wycofać, to po prostu nie zdążę się wycofać pod tą wielką górę. Więc jadę na razie tak jak wszyscy. Jeśli trzeba będzie tutaj tej prawej strony bronić, to najwyżej wrócę. Na tą chwilę nie. Pytanie, czy oni już mają skauta, który tutaj będzie świecił przejazd w lewo. Bo zamierzam się postrzelać może z lewej strony, a może na środku. Może na środku pojadę. Na środku rzadko gram, więc może warto pojechać. O właśnie. Jakoś tutaj i spróbujmy stanąć tutaj za kamieniem. Miejmy nadzieję, że nas szóstki tutaj nie będą przebijać. Za to my może kogoś trafimy, czy nie. Jest tu jakiś krzaczek? O, ten krzaczek tak by go nie było. O właśnie, ale ja jestem za kamieniem, więc może tak łatwo mnie tutaj nie trafią. Mam taką tutaj nie najgorszą osłonę, żeby nie powiedzieć taką wysoką osłonę. Dobrze, i KV do mnie też tutaj celuje i to już niedobrze, bo on być może mnie przebije. Aha. Dobrze. Będziemy tu trzymać tego, ten przejazd. Pytanie tylko. Okej. Nie KV mi tutaj się nie podoba. Trzeba by go zraz poczęstować. Nie trafiony.
teraz nietrafiony. Dobra, jednego mniej. Niestety nietrafiony. No. Wyjdzie tu ktoś. I KV. Dałoby pomóc z lewej strony, tak jak patrzę na tą mapę, bo to nie idzie nam za bardzo dobrze. Ja chyba stąd się przeniosę gdzieś. U nas tutaj jest dużo i nic nie robimy, a tam na tej lewej stronie dwa ciężkie kawałka. Jedźmy stąd i spróbujmy pomóc z tamtej strony. Będę miał przestrzał na nich? Nie, nie będę miał. Tak mi się wydaje. Tutaj sobie stoją i się zmieniają. No a tutaj trzeba podjechać i zrobić różnicę. Te nasze są wspompowane dosyć. Że zaraz tutaj będzie, o właśnie, coś takiego się wydarzy i chłopaki zaraz tu przyjadą. Farciarz. Dobra, spróbujmy tam dojechać na stanowisko. No nie wygląda to dla nas super dobrze, tym bardziej, że ja tutaj też trochę podłuję. Tiger 131, którego mi się nie udało uzyskać. Ja nie mogę opuścić armaty po prostu, to nie jest dobre. Chodź tu KV1. Dobra. No to już jesteśmy po zamiatani.
KVK1 całkiem mądrze robi. Się wycofamy troszeczkę. Dobrze się chowa. No i nie trafiłem. No dobra, z tym typem sobie nie poradzę. Zaraz mnie objadą. No, z dwóch stron jak strzelają, to ciężko się obronić. Dobrze, kochani moi, to czekamy, no, chociaż zobaczmy wyniki końcowe i zobaczymy, jak to wygląda. No szkoda. Samemu raczej ciężko, ciężko wygrać bitwę. Wynik drużynowy. Drugi damage. I drugi exp. Ogień skuteczny. Dobrze, że chociaż zarobek jakiś jest. Dobrze. To widzimy się już na ostatniej bitwie. Moi drodzy kochani, to gram na boty, to w zasadzie ja tego chyba nie będę wklejał, bo to nie ma co oglądać, naprawdę. Dziękuję bardzo, to w takim układzie widzimy się w następnym odcinku. Servus.